Satnam, witam na live dzisiejszym, kolejnym. Dzisiaj szósty dzień jakby zapowiedzi, bo dopiero to zapowiadamy, zapowiedź 7 dni w kolorach czakr. Dzisiaj jest szósty dzień tych zapowiedzi, bo kurs, ten mini kurs, bezpłatny kurs rusza już w czwartek, 28 marca, czyli za dwa dni. Zapisz się na ten kurs, jeżeli masz ochotę. I zaraz w opisie naszego tutaj filmu włożę link, także możesz się zapisać. I słuchajcie, dzisiejszy dzień jest to szósty dzień, którym szósta czakra jest naszą intuicją, tak? Czyli to jest taka nasza, ja zawsze to nazywam, intuicję nazywam zawsze takim naszym, naszą mądrością, taką czy coś, co dostaliśmy w prezencie, każdy z nas, kiedy się urodził, a szczególnie kobiety, nawet większą mają intuicję niż mężczyźni podobno. W każdym razie dostaliśmy to w prezencie i nie zawsze wykorzystujemy te nasze narzędzie, które jest niesamowite, intuicja. Ja od kiedy nauczyłam się słuchać intuicji, to jest po prostu niesamowite moje życie, dlatego że tyle rzeczy mi moja intuicja podpowiada. I wiem o tym, że kiedy ja intuicję słucham, na nią zwracam uwagę, to wtedy jest ona silniejsza. Czyli jakby jest bardzo ważne tutaj trenowanie naszej intuicji, aby ją trenować i ją słuchać. No i takim jest naszym zadaniem. Dzisiejsze zadanie jest właśnie to, aby wsłuchać się w swój głos, wewnętrzny głos, w twoją intuicję. I teraz zdarzają się sytuacje, kiedy mamy na przykład różne decyzje do podjęcia, jakieś czasami są rzeczy do zrealizowania i jakby nie wiemy. Przed chwileczką koleżanka do mnie dzwoniła tutaj w Kopenhadze, w Danii, która właśnie ma do podjęcia decyzję i pyta mi się, jak ja myślę, co jej tam doradzam i w ogóle. I oczywiście moja intuicja od razu podpowiedziała jej odpowiedź, ale tak naprawdę to powiedziałam jej, że jakby moja odpowiedź, ta moja intuicja, która powiedziała jej, co ma zrobić, to jakby jest ok, mogę jej to doradzić, ale tak naprawdę ona musi posłuchać swojej własnej intuicji. I tu jest bardzo ważne, abyśmy każdy z nas sobie znalazł, wysłuchał swoją intuicję. Jak wzmacniać intuicję? Wzmacniamy intuicję właśnie poprzez to, że będziemy jej słuchać. Ten cały czas lusterko puka, więc muszę je... Oh. Mam nadzieję, że nie przeszkadzało wam. W każdym razie, słuchajcie, oczywiście intuicja wzmacniana jest przez medytację. Czyli jeżeli medytujecie, robicie medytację regularnie, no to wtedy się bardzo wzmacnia intuicja. Ale też na co dzień, każdego dnia, nawet bez praktyki, albo dodatkowo oprócz praktyki, oprócz medytacji i waszej praktyki jogi, słuchajcie swojego wewnętrznego głosu. I teraz może się okazać, że na początku mówicie, nie mam tego głosu, w ogóle nie słyszę. Wsłuchaj się, aż usłyszysz. Obiecuję tobie, że go masz. Także twoim zadaniem na dzisiaj jest wsłuchanie się w swoją intuicję. I nawet jeżeli tej intuicji nie słuchasz, na przykład, nie wiem, podpowiada ci coś, a ty zrobisz inaczej, to nic nie szkodzi, znaczy się nie szkodzi. Oczywiście szkodzi, bo lepiej posłuchać intuicji, ale jeżeli tak zrobimy, to w tym sensie nic nie szkodzi, że znaczy ważne jest to, że w ogóle sobie zdawaliśmy sprawę, że ona nam coś podpowiadała. Czyli dzisiejszym twoim zadaniem jest w ogóle wsłuchanie się, czy taki głos jest w tobie, czy intuicja coś tobie podpowiada. Mam nadzieję, że dasz znać w komentarzu o tym, jak tobie jest intuicją, jaki jest twój wewnętrzny głos, co tobie odpowiada wsłuchanie się. I zapraszam ciebie też, jeżeli masz ochotę na medytację, obojętnie jaką, na moim kanale YouTube jest bardzo dużo medytacji, także jeżeli nie byłaś tam, nie byłeś jeszcze, to zapraszam. Oczywiście koniecznie subskrybujcie też mój kanał YouTube, będzie mi bardzo miło. Właśnie wczoraj celebruję, bo wczoraj się okazało, że już jest 1000 osób, które są na moim kanale. Oczywiście dla mnie to jest bardzo duże osiągnięcie i cieszę się bardzo. Dziękuję wszystkim, którzy mnie subskrybują. Ja mam nadzieję, że będzie was jeszcze więcej, bo kolejne filmiki się szykują i będą jeszcze ciekawsze o jogowym stylu życia i tak dalej, i tak dalej. Także zapraszam was przy okazji. A teraz do słuchania intuicji. Zapraszam. Satnam. Pa, pa.